Hej, Mungo! Pięknie się nuciło, ale radio się spaliło. Tak, słyszałem. Nie martw się, naprawię to. Zostaw to, kolego, bo się stanie coś złego. Coś jest nie tak. Ty głupi dumanie, zaraz dam ci lanie. Niestety, szefie, nie mogę dostroić. Nie wiem, co jest źle. A ja się chyba domyślam. To ci dwaj geniusze w aucie. Zobaczmy, co oni kombinują. O, szefie, muszę wychodzić właśnie tędy? Wybacz, Hektorze, ale to wyjście jest przeznaczone dla mnie. Przez was nie mogę teraz obejrzeć meczu w telewizji. Wytłumaczcie się. No, szefie, ja tylko naprawiałem radio kiedy. Ej, co to jest, Abam? Daj mi to, głupolu. To jest mapa, bałwanie. Przeczytałeś od tyłu. Połowa mapy. To mapa skarbu, wariaci. Jest na niej zaginiona kopalnia. Hurra! Jesteśmy bogaci. Precz ze złomowiskiem. To nam się opłaci. Najpierw musimy znaleźć drugą połowę mapy. Musi być na pustyni. Ale ciekawe, kto ją ma. Tam! To nasza rezydencja w kanionie! Też mi rezydencja! Słońce ci przygrzało! No, zobaczmy, kto tam mieszka! O, stary górnik ze mnie! To haruje nocami we dnie! Kto ma drugą połowę mapy, którą zostawił mi tata? Byłbym najbogatszym kotem na pustyni! Nie było tu żadnych obcych od lat. Będą kłopoty. Czy tam coś słychać, szefie? Tak. Słyszysz coś, szefie? Słyszę tylko wasze głupie pytania. Bądźcie cicho i słuchajcie. Nie ma czasu na leniuchowanie. Trzeba znaleźć drugą połowę mapy. Mapa. To pewnie oni mają drugą połowę mapy, tatusia. Ej, mały, posłuchaj. Jestem Pechos. Oddaj mi drugą połowę mapy, tatusia. Nie tak szybko, koleś. Po pierwsze, mam na imię Riprap, a po drugie, znaleźliśmy naszą mapę uczciwie. Lepiej ty oddaj nam swoją część. Na naszej jest duże V. Duże V? To bardzo dziwne. Na mojej też. A może zostaniemy wspólnikami, co? Daj łapę, dogadajmy się. Skarb jest na wzgórzu strachu. Ej, Riprap, zaczekaj! Wzgórze strachu to miasto duchów. Tam może straszyć. Tak, ale wedle tej mapy, którą masz od taty, powinna to być schowana pustynia malowana. Ta mapa jednak nie kłamie. Patrzcie, malowana pustynia! Zgadza się, to malowana pustynia. Tak kolorowa, że aż się pstrzy w głowach. W którą stronę trzeba iść? W tę stronę. W tę stronę. Podzielmy się na dwie grupy. Hektorze, ty i poeta pójdziecie tam, a Mungo może mnie zanieść tam. Ta ścieżka pośród piachów wiedzie do wzgórza strachu. Wow!
Takie tornado widziałem tylko w kinie. No, chyba lepiej pójdę dalej. Ale którędy? A? O ty w życiu, witaj. Masz ochotę na jabłuszko? Żartowałem, stare nawyki. Wróg czy przyjaciel? Przyjaciel, wiadomo. Może być inaczej, skoro tak wyglądam? Dokąd idziesz? W stronę wzgórza strachu, ale zabłądziłem. Skakuj, zabiorę cię tam, zanim zdążysz wysyczeć drogę. Prędzej, Mungo, bo nigdy tam nie dojdziemy. Szybciej już nie mogę, szefie. O, gdyby tak na pustyni były taksówki. Skakujcie, dokąd chcecie. Wzgórze strachów i to migiem. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Spadam stąd. Ale super, Hektorze. Gdzie Rifraf i Mungo, wiesz może? Witajcie w naszej strasznej dziurze. Nie mogę zostać. Pędzę na lotnisko. Ta kopalnia musi być gdzieś tutaj. Tak, szefie. Ale gdzie się podział ten górnik? On ma drugą połowę mapy. O, w tym mieście straszy. Ej, na mapie nie ma schowka na narzędzia. A salon powinien być po drugiej stronie ulicy. Może przesunęli domy? Nie, głupku, to jest front. Tu jest zaginiona kopalnia. I chyba już wiem, kto się ukrywa w schowku na narzędzia. Dalej, idziemy! Mam bardzo złe przeczucia, szefie. Może to duch tego miasta? To nie jest żaden duch, to Pekos we własnej osobie. Zaufajcie mi. No dobra, Pekos. Byłaś. Czy przypadkiem nie tego szukasz? Ej! Bardzo przepraszam. Jakie nietrwałe te schowki na narzędzia. To jest to! 2V tworzą X! Te koty nigdy by na to nie wpadły! Tam jest! Dokąd on poszedł, Mungo? Myślę, że chyba tam. W stronę dużego X. X? Tam jest skarb! W drogę! Gdybyście zrobili mi miejsce, mógłbym kopać, choć wątpię, żeby tam coś było. Skarb! Jesteśmy bogaci! Złoto! Łosoś. Łosoś? Tak, mój tata dobrze wiedział, co zakopać. Górnicy zostawili go, gdy skończyła się żyła złota. Nie, to jak w tym znanym filmie. Skarb Sierra Madre. Dobrze przynajmniej, że mamy co przekąsić, prawda? Wiedziałem, że skarbu nie znajdziemy. Pysznego łososia sobie chociaż zjemy.